Szanowni Państwo, z ogromną radością witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji. Szczególnie witam Panią Minister Marlenę Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Panią Minister Barbarę Sochę, Podsekretarza Stanu w Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu Panią Burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrek oraz Pana Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach, Pana Janusza Zawadzkiego. Szanowni Państwo, zanim poproszę o zabranie głosu naszego szczególnego gościa, Panią Minister, to chciałabym powiedzieć, że dla mnie to jest ogromna radość. Ja nazywam się Dorota Bojemska, jestem przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i to właśnie na Radzie Rodziny narodziła się ta myśl, żeby wesprzeć kluby mam w taki sposób, by wykorzystać w pewien sposób ogromny potencjał, który tkwi właśnie w tych grupach. To są grupy, które z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem spotykają się, wspierają nawzajem, inspirują. Dlatego wszystkie mamy, wszystkich rodziców bardzo serdecznie również witam i zapraszam na dzisiejszą konferencję. Proszę zatem o zabranie głosu Panią Minister Marlenę Maląg. Szanowna Pani Minister, Pani Burmistrz, Pani Przewodnicząca, drogie mamy, tatusiowie, panie Radny, także nasze kochane dzieci, które są tutaj z nami, to bo przecież to do nich tworzymy piękny świat, świat skierowany na, oparty na rodzinie, chcemy wspierać rodzinę i ten dzisiejszy dzień, podsumowanie, ogłoszenie, można powiedzieć, pilotażu tak ważnych przedsięwzięć, jakim są kluby rodzinne. Ale nie spotykamy się tutaj w Łomiankach przypadkowo, bo te mamy, które są tutaj z nami, rodzice, to przede wszystkim inicjatorzy. Inicjatywa oddolna to są najbardziej cenne inicjatywy, które pozwalają tworzyć piękne rzeczy. Takie miejsca wspólnych spotkań rodziców razem z swoimi pociechami, wymiana doświadczeń, przede wszystkim pielęgnowanie rodzinnych tradycji, to jest właśnie jeden z elementów, który uzupełnia naszą politykę prorodzinną. Rozpoczynamy pilotaże klubów mam, które są wyjątkowo dla nas ważne. W tym roku 11 podmiotów takie dofinansowanie otrzyma, ale takich klubów na terenie całej Polski pilotażowych powstanie 81. To nas bardzo cieszy, ponieważ wnioski wyciągnięte pozwolą przede wszystkim, aby kolejne edycje tego programu były coraz bardziej doskonałe, z jeszcze większym budżetem, o co z Panią Minister na pewno będziemy się starały. Ale tak jak powiedziałam, jest to jeden z komponentów naszej polityki rodzinnej. Staramy się, aby polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości była skierowana na rodzinę, aby tworzyć dobry czas dla polskich rodzin. To między innymi wsparcie finansowe, to wsparcie finansowe poprzez programy, które realizujemy, a więc nasz program sztandarowy Rodzina 500+, to rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie, które od zeszłego roku funkcjonuje, czy dofinansowanie do opieki żłobkowej, a także program Maluch Plus, który w przyszłym tygodniu tą nową edycję już będziemy odsłaniać, przede wszystkim konkretne wyniki. Ale polityka prorodzinna to wsparcie finansowe, to wsparcie organizacji pozarządowych i właśnie konkurs Po pierwsze rodzina, którego pani minister Barbara Socha jest autorką, to kampanie informacyjne skierowane na promowanie rodziny, wartości rodziny, ale także właśnie te klubiki. Ale polityka prorodzinna to także współpraca z przedsiębiorcami. Dlatego też zmiany, które zostały dokonane w ostatnim czasie w kodeksie pracy, można powiedzieć, że historycznie bardzo wielkie zmiany, ponieważ i praca zdalna została wprowadzona do kodeksu pracy, już te rozwiązania funkcjonują od 7 kwietnia, zostały wdrożone w życie, a także kolejne zmiany związane z łączeniem pracy zawodowej z życiem rodzinnym, wydłużenie i urlopu rodzicielskiego,
ale także dodatkowy urlop opiekuńczy, pięciodniowy czy dwudniowy urlop od tak zwanej siły wyższej. Ale zwrócenie uwagi na elastyczne formy czasu pracy, że te elastyczne formy czasu pracy dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia będą preferowane przede wszystkim i osoba, która będzie chciała takie skorzystać z elastycznych form czasu pracy, zapisanych w kodeksie pracy, będzie mogła skorzystać, pracodawca taki wniosek będzie zobowiązany traktować jako wiążący. Dlatego, szanowni państwo, niezmiernie cieszę się, że jesteśmy tutaj w Łomiankach z mamami, które zainicjowały powstanie klubu mam. Oglądałam przed wejściem właśnie plakaty, które pokazywały te pierwsze zajęcia. Gratuluję serdecznie, gratuluję też pani burmistrz tworzenia tej dobrej atmosfery wokół rodziny, budowania marki rodziny, bo tak jak się zdążyliśmy zorientować, to ta polityka prorodzinna też jest szeroko promowana. Szanowni państwo, i chciałabym przypomnieć, bo jesteśmy w miesiącu kwietniu, trwa nabór wniosków na świadczenie Rodzina 500+. Przypomnę, że wnioski składamy tylko drogą elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bankowość elektroniczną, a także system Empatia Ministerstwa Rodziny. Wnioski złożone do końca kwietnia dają to bezpieczeństwo, ciągłość wypłaty świadczenia. Do tej pory zostało złożonych wniosków na 5 milionów dzieci i przyznane te wnioski już są rozpatrywane, a 7 milionów dzieci każdego miesiąca takowe świadczenie otrzymuje. Szanowni państwo, polityka prorodzinna, systemowa, kompleksowa jest w sercu naszego rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister. Proszę o zabranie głosu panią Barbarę Sowę. Szanowna pani minister, szanowna pani burmistrz, szanowni państwo, drogie mamy, drodzy rodzice, to dla nas dzisiaj wielki dzień. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, idea klubów dla rodziców, która jest ideą i potrzebą oddolną, dla nas stała się ważnym obszarem, który chcemy wspierać. I dzisiaj za nami pierwsze rozstrzygnięcia. Po raz pierwszy w 4. edycji programu Po pierwsze rodzina wsparliśmy nowy moduł kluby. Kluby dla rodziców, kluby dla mam są przestrzenią, która jest bardzo potrzebna młodym rodzicom, szczególnie właśnie tym, którzy rozpoczynają swoje nowe role rodzicielskie, macierzyńskie, ojcowskie. To jest bardzo ważny moment w życiu każdej kobiety, każdego mężczyzny. I wiemy, że kobiety nawzajem potrzebują wsparcia, inspiracji, potrzebują wymiany doświadczeń, potrzebują zwykłego spotkania, spotkania z drugą mamą, spotkania z podobnymi problemami, wyzwaniami. Chcą się dzielić, chcą być razem w tych czasami trudniejszych, czasami bardziej radosnych chwilach. I to jest bardzo potrzebne. Takie kluby w Polsce istnieją. Istnieje ich wiele, ale one są tworzone z pasji, są tworzone czasami w sposób taki bardzo amatorski, można powiedzieć. Chcemy to profesjonalizować, chcemy wspierać systemowo, chcemy wspierać instytucjonalnie takie aktywności po to, aby młodzi rodzice w każdej gminie w Polsce, w każdym mieście i również na wsi mogli mieć takie miejsce, taką przestrzeń, do której w momencie, kiedy pojawia się dziecko, kiedy pojawiają się wyzwania, by mogli się nawzajem wspierać. I dzisiaj właśnie w takim miejscu jesteśmy, w Łomiankach i takie miejsca chcemy wspierać. Przeznaczyliśmy na ten cel w sumie 17 milionów złotych w tym roku i traktujemy to jako pilotaż. Chcemy, by te 11 organizacji, które otrzymało dofinansowanie w tym roku na powstanie, na utworzenie 80 ponad klubów, chcemy, by potraktować to jako pewien eksperyment. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, zobaczymy, które organizacje, jak sobie z tym poradzą i na tej podstawie będziemy wyciągać wnioski do kolejnych edycji i rozwijać całe sieci takich klubów, pokazywać je, być może w przyszłym roku właśnie Łomianki pokażemy jako bardzo dobrą praktykę do naśladowania, do kolejnych miejsc, bo to jest miejsce, które chcemy, żeby się rozwijało. Rodzice mogli w tym miejscu
podnosić swoje kompetencje rodzicielskie, by mogli uczyć się trudnej sztuki wychowywania dzieci, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy rodzice mają przed sobą ogromne wyzwania, zupełnie nowe wyzwania, których nasi rodzice, dziadkowie nie mieli. Mam na myśli chociażby wyzwania związane z technologiami informatycznymi, z internetem, z tym, że nasze dzieci spędzają bardzo dużo czasu w wirtualnym świecie i my jako rodzice mamy tutaj ogromną rolę do odegrania, aby te dzieci wspierać i uczyć ich korzystania z tych różnych narzędzi i technologii. I właśnie po to między innymi powstają kluby, by w takich miejscach rodzice mogli znaleźć fachową pomoc, fachowe wsparcie i nawzajem mogli się wymieniać doświadczeniami, jak sobie radzić w dzisiejszym świecie, by nasze rodziny mogły się rozwijać zdrowo i szczęśliwie. Bardzo się dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy teraz kilka minut na zadawanie pytań. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie. Dziękuję bardzo w takim razie. Zakończymy naszą konferencję. Tak jak powiedziały Pani Minister Maląg, Pani Minister Sowa, to są miejsca spotkań. To są miejsca, gdzie naprawdę rozwijają się kompetencje przyszłości i tego życzymy wszystkim tutaj obecnym, wszystkim mamom i wszystkim klubom, które otrzymały dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Szanowny Pani Minister, szanowni goście, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Burmistrz, Dorotko, Panie Dyrektorze, bardzo dziękujemy serdecznie za przybycie, dziękujemy naszym mamom, wszystkim gościom, naszym ważnym osobom, które nas wspierają i są sercem z nami. Faktycznie to już kilkanaście lat działamy dzięki wsparciu tutaj pana dyrektora i naszego samorządu. Robimy to właśnie po to, żeby się wspierać i wzajemnie w tym macierzyństwie spać. Tak, to co pani minister powiedziała, to był po prostu taki oddolny i taka potrzeba. Przyjechałyśmy, większość z nas była po prostu tutaj bez takich rodzin, bez dziadków, bez babci i to macierzyństwo nie byłoby takie radosne. Często te dziewczyny, które zostają w domach, po prostu czują się samotne, potrzebują wsparcia i tak już się stało, że skrzyknęłyśmy się i do dzisiaj się przyjaźnimy. Niektóre z nas jeszcze mają małe dzieci, niektóre pracują, ale cały czas jesteśmy razem, działamy. I bardzo jesteśmy zaszczycone. Bardzo dziękujemy za to, że przyjechałyście do nas w lutym, że zmotywowałyście nas, żeby w ogóle wystartować w tym konkursie. Wróciłyśmy wszystko, szczególnie Justyna, której będziemy zaraz dziękowały. Chodź, wspieraj mnie, bo się denerwuję. Tak, Justyna. I nasz sąsi ten wniosek. I on pewnie nie byłby taki rozbudowany, gdyby nie to, że przyjechałyście do nas i tak nas zmotywowałyście. Poczułyśmy swoją wartość i że to, co zrobiłyśmy, to czego doświadczyłyśmy przez te naście lat budowania tej wspólnoty macierzyństwa i wspierania się, że możemy się tym podzielić. No i szczerze mówiąc, myślałyśmy, że tylko tak wyjdziemy, oderwiemy się od domu, od roboty, tak jak już bardziej lokalnie. Nie sądziłyśmy, że nas wyślecie w całą Polskę, bo wniosek zakłada właśnie promowanie i dzielenie się tym doświadczeniem w całej Polsce. I z tym naprawdę W kilkunastu latach działania takiego naprawdę bardzo spontanicznego, który spotykałyśmy się w swoich domach, spotykałyśmy się gdzieś w kawiarniach, to było naprawdę nie do zaplanowania, to było planowanie z tygodnia na tydzień. Nagle poczułyśmy, że już jest ten czas, kiedy możemy się dzielić tym naszym doświadczeniem po prostu dalej. Ale też potrzebujemy wsparcia. Naprawdę potrzebujemy waszego wsparcia, żeby ten program, ten wniosek, ten program miał szansę rozwinąć się tak, jak został napisany. Tak? My to robimy z pasją, ale też potrzebujemy naprawdę siły. Także dzisiaj wy jesteście naszymi gośćmi i za to dziękujemy. Więc to nasza współpraca rozwija się tak jak te piękne, kolorowe tulipany. I niech kwitnie.
my będziemy niedługo waszymi gośćmi w ministerstwie, bo same bez was sobie nie poradzimy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oj, Anita, kawałka. Tak? Tak. 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 Tak